zobaczymy. Jeżeli nie będzie jakichś burzowych, że tak powiem, sytuacji, dużego wiatru, to może puścimy jakieś biegi. No pogoda jak pogoda, tak, ale miejsce jest bardzo urokliwe, super miejsce do zawodów. No i myślę, że przeczekamy troszkę i nam te zawody jednak się udadzą i będziemy mogli takie fajne treningi sobie przeprowadzić tutaj, tak? Każdy chciał tutaj potrenować troszeczkę, tak? Chcemy im to umożliwić i jeżeli tylko będzie taka możliwość, no to puścimy biegi. W momencie już wystartowania to tak naprawdę mało to pogoda już przeszkadza. Bardziej fale, które obijają się i trochę eksplorują nasze stawy, natomiast jest w porządku. Czerpię z tego dużą przyjemność. Na pierwszym nie byłem, bo tam chyba ostatni raz tu się odbywało w Żninie, chyba 6-7 lat temu, ja od 6 lat się ścigam. To miejsce oceniam na rewelacyjne, żeby pogoda dopisała, byłoby naprawdę pełno i pełno widowni by było, bo miejsce jest naprawdę super. Jezioro, rewelacja, duży tor można rozłożyć, nie ma nic tutaj nie broniło organizatorów, żeby poszerzyć tor bezpieczny, bezkolizyjny. Jest tu zawodników, ilu jest. Chcemy zapewnić też taką minimalną oglądalność tego, żeby to wyglądało trochę na torze również w miarę, żeby jeżeli będzie publiczność, żeby widziała, że jest jakaś walka. Tak? W swojej klasie oceniłbym rywalizację dobrą. Było tutaj dużo zawodników, konkurencja napisała, było 8 zawodników, inne klasy troszeczkę mniej, więc wiadomo, no, inni nie są może zadowoleni w swojej klasie. Ja swoją klasę oceniam na bardzo dobrą. Bardzo ładnie. Przychodził wiatr, było ciężko. Jako pierwszy raz nowicjusz było jeszcze gorzej, ale tak bardzo ładnie. Jedziesz i nawet nie wiesz, kiedy 20 minut minie. Po prostu trzeba wszystko z siebie dać i dojechać. My w swojej klasie Stockbox mamy wszystko to, co tak się mówi, z kartonu. Wychodzi seryjny skuter, nie można siupki zmienić na takich kulach. Zero modyfikacji, niczego. Głównie w klasie GP2, w słabszej klasie, jest dużo zmian technicznych, no ale wiadomo, profesjonalny zawodnik potrafi się przestawić, tak? U nas w klubie Black Shadows wszyscy jesteśmy przygotowani na 100%. Sprzęty są przygotowane, tak jak mówiłem wcześniej. Tutaj robimy tylko trening przed zawodami głównymi. Stęskniliśmy się za tym. COVID pokrzyżował plany w każdym sporcie, nie tylko sporcie, na całym świecie, więc u nas tak samo w Polsce tamten rok był biedny. Początek w Żninie też miały się odbyć w kwietniu, ale pandemia to zatrzymała. Fajnie, że teraz tutaj się odbyło. No już pływam długo, ale to pierwszy raz akurat mnie pokusiło, choć startuję. Wiek powiedział, przed 60 jeszcze zdążysz. Warto, warto. Polecam, miło, spędzony czas. Ja to jest każdego roku. Ja jestem zawodnikiem UJM-u. Pływam cały czas, tak? Sprzęty mam przygotowane na 100%. Widzicie, są dwa sprzęty.
No ja to siłownia, to rower, tak jak mogę, tak trenuję. Dla mnie to była mega frajda, patrzyłem na wszystkich, żeby puścić i o to chodziło, żeby nie rozbić się i dojechać. Jestem pierwszy raz, to jest w ogóle druga runda, w której uczestniczę, pierwszy sezon, debiut. Traktuję to jako dobrą lekcję. Przede mną jeszcze kilka eliminacji, w których chcę wziąć udział. No i wyciągnąć jak najwięcej lekcji z tego. A ja ciężko obserwować, bo jak on przelatuje obok siebie, to zasadniczo mało czasu jest. Dla mnie super, troszeczkę mało zawodników było, ale to nic. Ciągnąłem swoim tempem, mierzyłem czasy. Na każdym okrążeniu są takie same czasy, także myślę, że jest okej. GP1, szybko. No ja się ścigam z pokorą w tym sezonie. No, w przyszłym będę mógł może pozwolić sobie na coś więcej, natomiast ten sezon pokornie uczę się.